przekładnię możemy regulować w następujący sposób. Możemy zmieniać agresywność zmiany kierunku jazdy w przód, niezależnie możemy zmienić agresywność zmiany kierunku jazdy w tył oraz agresywność półbiegów. Obecnie ciągnik jest ustawiony w najbardziej komfortowym ustawieniu, czyli minus 5, najbardziej płynna i miękka zmiana biegów, zalecana na przykład podczas prac transportowych, podczas kiedy jest ciągnik uruchamiany w zimnych warunkach. Jednak podczas ciężkich prac nie zaleca się wykorzystywania tego ustawienia, bowiem powoduje ono dłuższy poślizg za sprzęgle i w konsekwencji większe zużycie. Jednak jest to najbardziej komfortowe dla operatora ustawienie. Ustawienie neutralne, czyli ustawienia w środkowej pozycji, jest to ustawienie, które możemy pracować w każdych warunkach i w pracach transportowych, i w ciężkich pracach polowych. Ustawienie plus 5 jest to ustawienie najbardziej agresywne, najbardziej nastawione na wydajność. Przerwa w dostawie mocy jest możliwie najkrótsza tutaj podczas zmiany kierunku jazdy i możemy pracować możliwie najbardziej efektywnie. Oczywiście zmieniając agresywność do kierunku jazdy w przód, zmieniamy jednocześnie agresywność do kierunku jazdy w tył. Jednak na przykład pracując w ciągnikach serii S o oznaczeniu 57, możemy pracując na przykład z wysięgnikiem i mając pełną łyżkę zaczerpniętą jakimś materiałem sypkim i nie chcemy podczas agresywnej zmiany kierunku jazdy, aby nam ten materiał się wysypywał, możemy zmienić agresywność na przykład na minus 5. Wówczas ciągnik będzie bardzo dynamicznie zmieniał kierunek jazdy do przodu, ale już do tyłu z pełną na przykład łyżką bardzo, bardzo płynnie. Także możemy w pełni tą przekładnię skonfigurować pod siebie wedle naszego charakteru i naszego rodzaju pracy. Poniżej z kolei widzimy agresywność półbiegów. Obecnie mamy ustawioną agresywność półbiegów na poziomie minus 5, czyli najbardziej komfortowym, najbardziej płynnym. Podświetlamy przycisk OK, podświetlamy tą ikonkę OK, przyciskiem OK i ustawiamy pozycję neutralną. Jeżeli chcemy, aby ciągnik generował maksymalną wydajność, przerwy w dostawie mocy, aby były możliwie najkrótsze, aby generował jak największy uciąg, w bardzo trudnych warunkach można przestawić przekładnię na tryb plus 5. Jest to przekładnia najbardziej agresywna zmiana przyłożeń, wykorzystywana głównie w bardzo ciężkich pracach. Zalecamy stosowanie ustawień neutralnych, z racji tego, że są najmniej obciążające przekładnie.